Uważam, że tak. Dlaczego? Dlatego, że większość dzieci bierze z dorosłych przykład, a jednak to nie jest najlepszym przykładem dla dzieci. A to jest wyjątkowy dzień w roku i myślę, że wiele dzieci się ucieszy. No nie wiem, wydaje mi się, że dobry. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Dobry. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki dzień, że raczej no, rodzice powinni być trzeźwi. Ten jeden dzień może wpłynąć na to, że... Nie jeden w roku, bo na pewno są i Wigilia, tam załóżmy, i jest kilka dni w roku, których no, można zachować trzeźwo. Ale ten dzień to... Pan w tym dniu nie kupowałby alkoholu? Nie, nie. A gdyby była jakaś uroczystość rodzinna, bardzo ważna i... No to wie pani, no trudno tak powiedzieć, nie? No, ale raczej nie. Znaczy to jest bez różnicy. Bo to akurat nie wpłynie nic na to, żeby młodzież nie piła, żeby się zorientowała, że to coś dla nich jest robione. Młodzież jak będzie chciała się napić, to i tak się napije. Bardzo dobry. Dlaczego? Po prostu młodzież za dużo pije. Według pani to jest chwyt edukacyjny? Może wpłynąć na społeczeństwo, że będzie mniej spożywało alkoholu? Chyba tak. No ja tak myślę. Gdyby się okazało, że w takim dniu ma pani bardzo ważną uroczystość i trzeba ten alkohol zakupić. No, dużo jest uroczystości. I nie trzeba też pić. Świetne. Dlaczego? No proszę pani, no, w tym wieku rozpijać dzieci, żeby oglądały na przykład ojców pijanych. No już nie wspomnę o mamie. W innych dniach nie oglądają? Delikatnie troszeczkę tam spróbowała, jak to wygląda. Ale czy w innych dniach nie oglądają? Oglądają, ale ten dzień jest szczególny i dzieci przeżywają ten dzień. Nie sądzę, żeby tam ojcowie, czy nawet dziadkowie, jak ja, już nie pasuje przynajmniej. Ale w ogóle to by nic nie zaszkodziło, jakby ojcowie się pilnowali przed dziećmi. A nie obawia się pan, że skoro w tym dniu nie będzie można kupować alkoholu, to również w innych rząd nie wymyśli, że też będzie prohibicja wprowadzona? Wie pani, z tą prohibicją to żeśmy to przerabiali, także od 13 swego czasu też była prohibicja, jak to chciał, to i tak znalazł. Tak sądzę, że to jest, powiedzmy, czym większe zakazy, to nic nie doprowadzą do niczego, trzeba wychowywać, próbować propagandy troszkę więcej takiej, może medycznej nawet bym nazwał. Czyli zakaz to zły pomysł? Nie do końca sprawdzony. No świetny. Dlaczego? Bo młodzież bardzo dużo nadużywa alkoholu i właściwie to w ogóle ja nie wyobrażam sobie, żeby dzieci piły alkohol. Może od tego zaczniemy. A nie obawia się pani, że skoro w tym dniu został wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu, to również w innych dniach nie zostanie taki zakaz wprowadzony? Myślę, że tak. Ale to dla mnie to jest bez sensu, bo dla mnie dzieci nie powinny w ogóle pić alkoholu. Może od tego. Tak bym chciała powiedzieć. No to dzieci, a dorośli? A jeżeli tu chodzi o dorosłych, to jest inna sprawa. Dorośli i tak będą pić. Znajdą sobie sposób, żeby kupić alkohol. Ale uważam, że to jest świetny pomysł. Urząd Marszałkowski przyznał Gorzowskiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu poręczenie na zaciągnięcie kredytu w wysokości 46 milionów złotych. Jest to kwota niższa od tej, o jaką zabiegał szpital. Czy wobec tego program restrukturyzacyjny ma szansę na realizację? Plan ma szansę na realizację, z tym, że my musieliśmy przemyśleć troszeczkę inną koncepcję spłaty zobowiązań. Chociażby w tej chwili też trwają rozmowy z naszymi dostawcami, gdzie uzgadniamy to. Jest to realne przy innym podejściu, oczywiście zrozumieniu dostawców, jesteśmy w stanie efekty podobne osiągnąć, bardzo podobne jak do zwiększonego kredytu, tylko w troszeczkę dłuższym czasie. Najważniejsze dla dyrektora Wakulicza jest to, by szpital od nowego roku zaczął się bilansować. Jak się wydaje, są na to szanse. Teraz już też mamy takie miesiące, zależy to od rozliczeń, takie miesiące, gdzie szpital przynosi zysk. Musi to stać się już stałą naszą, tak system musimy cały dopracować, funkcjonowanie szpitala, aby każdy miesiąc nie kończył się stratą. Ja nie mówię, że szpital ma przynosić jakieś niewyobrażalne zyski, ale musimy wypracować jeden model, żeby zapłacić na spłatę raty kredytu, zapracować na spłatę raty kredytu. To musi być zyskiem. Więcej nie musimy nic zarabiać, bo szpital jednak fabryką guzików nie jest. Przez ciemne chmury wiszące nad gorzowskim szpitalem przebijają się wreszcie promienie nadziei. Czy jednak plan naprawy się powiedzie i szpital wyjdzie z długów, tak naprawdę okaże się za kilka miesięcy.
Prowadzone przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej analizy, badania osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wskazują, że ich sytuacja jest trudna. Rodziny wielodzietne są najbardziej zagrożone ubóstwem. Te działania, o których w programie mowa, kierowane są głównie z myślą o dzieciach, ponieważ mówi się tam o dożywianiu, o kupnie biletów na przejazdy do szkół, o możliwości korzystania z różnych form wsparcia dziennego, czyli o świetlicach, o programach, które w nich są realizowane. Mówi się też o możliwości korzystania z tej całej bazy, jaka w mieście istnieje, czyli z ośrodka wsparcia rodziny, ale szczególnie tam poradni rodzinnej, w której to poradni, szczególnie rodzice, mogą znaleźć pomoc, jeśli chodzi o problemy opiekuńczo-wychowawcze, bo z takimi problemami te rodziny się też borykają, tak jak każde inne. Pomoc dotyczyłaby rodzin z trójką i większą ilością dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 albo 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. Demograficznie rzeczywiście dzieci jeszcze w Gorzowie jak na razie, no, jest to przyrost naturalny dodatni, niewielki, ale jest. Niemniej rodzin wielodzietnych, o których mówimy tutaj w programie, czyli rodzin z trójką i większą liczbą dzieci, rzeczywiście no, jest relatywnie mniej aniżeli w latach ubiegłych. Te, o których my tutaj mówimy, to jest ponad 400 rodzin, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Myślę tak, problemy, które je dotykają, są podobne jak te, które dotykają rodzin, które za wielodzietne nie są uznawane. Ale dochód, który rodzina posiada, dzielony jest na znacznie większą ilość osób. Rodziny wielodzietne mają również więcej problemów opiekuńczo-wychowawczych. Program przewiduje dlatego także współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i kościołami. Jego wdrożenie będzie kosztowało ponad 1 000 000 zł. Światowy Dzień Bez Papierosa to jedna z niewielu okazji, gdzie można nie tylko uzyskać informacje na temat rzucenia palenia papierosów, ale także bezpłatnie wykonać badania. Można sobie zbadać ciśnienie tętnicze we krwi, można też również glukozę krwi zbadać, można zasięgnąć poradnictwa metodycznego w zakresie poradnictwa, jak rzucić palenie, jak również jak prowadzić zdrowy styl życia. I głównym, najważniejszym badaniem jest badanie pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, które jest dokonywane dla osób palących papierosy. Tak jak co roku i tym razem akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Osoby chętnie włączają się do akcji, chętnie jakby widać zainteresowanie ze strony osób w zakresie poradnictwa zwłaszcza. Widać, że osoby są zainteresowane z tym, że zdają sobie sprawę, jak niełatwo jest rzucić palenie. W tym punkcie można wykonać pomiar ciśnienia krwi oraz pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. No, chętnych jest bardzo dużo, wyniczki są różne. Pomiary ciśnienia zdarzają się bardzo wysokie. Czy takie akcje powinny być organizowane częściej? Uważam, że jak najbardziej, ponieważ ludzie teraz dużo pracują, nie mają czasu, aby w ogóle iść do lekarza. A tutaj po prostu przypadkiem można się zbadać, ludzie chodzą na zakupy, także cieszę się bardzo, że na przykład jest tutaj, można sobie zmierzyć pomiar nikotyny, bo ja bym bardzo chciała rzucić na przykład palenie i może to mnie troszeczkę zmobilizuje. A jak wyniki badań? Bardzo dobre właśnie, bardzo się ucieszyłam, ponieważ jest jeszcze dobrze ze mną i mogę rzucić palenie i nie mając takiego dużego urazu na płucach. Każdy palacz mógł samodzielnie wypełnić testy, dzięki którym dowiedział się, jak silne jest jego uzależnienie od nikotyny i adekwatnie do wyniku wybrać odpowiednią metodę wyleczenia z nałogu. Działaniem mającym na celu poprawę stanu deptaku przy ulicy Chrobrego miałaby być zmiana drzewostanu. Poprzednio ogrodnik miejska zasadziła wzdłuż ulicy wiśnie piłkowe. Tymczasem okazało się, że są to drzewa delikatne, wymagające szczególnej pielęgnacji. Pamiętam kilka lat temu, jak wycinano drzewa na Chrobrego. Ja byłem, powiedzmy, rozdarty, bo wydawało się, argumenty były takie, że trzeba usunąć te, które były wcześniej, a nowe będą całkiem ładne. Tak przynajmniej zapewniał magistrat wtedy i pani ogrodnik miejski. No okazuje się, że jednak te drzewa są nietrafione. To jest kompletna porażka. Ten cały deptak nie wygląda najlepiej, ale to, jaki stan przedstawiają wiśnie piłkowane, które miały być ozdobą, no wymaga już jakiejś interwencji. To tak nie może dłużej wyglądać. Drzewka zostały ogrodzone metalowymi barierkami, ale tego typu ochrona okazała się niewystarczająca. Obecny wygląd wiśni według radnego jest tragiczny. Często są to kikuty sterczące z ziemi. W wielu miejscach postawione zostały barierki, ale i te padają łupem złomiarzy. Ziemia wokół drzewek jest zabrudzona, służy jako popielniczki dla przechodniów. To jest przecież środek naszego miasta. Wstyd to kogokolwiek tam zaprowadzić. Myślę, że im
mieszkający tam wokół, ale również wszyscy gorzowianie powinni przeć ku temu, żeby tam jakieś zmiany nastąpiły. Teraz na tej sesji 1,5 miliona złotych będzie przeznaczone na remont elewacji wokół Chrobrego, więc może jednak by pomyśleć, że te drzewa, które nie są aż takim ogromnym wydatkiem, trzeba zmienić na coś lepszego. Według radnego rozwiązaniem byłoby zasadzenie na deptaku większych drzew, bardziej odpornych na wybryki chuliganów. Według Dębickiego teren ten trzeba byłoby otoczyć pilniejszym nadzorem, a wandali bezwzględnie karać. W całej Unii Europejskiej, a zatem i w Polsce, zostaną wprowadzone do użytku tak zwane paszporty biometryczne. Paszporty biometryczne nie tylko w Polsce, w pozostałych krajach unijnych również będą wprowadzone. W Polsce przewiduje się wprowadzenie paszportów z cechami biometrycznymi w roku 2006. Spodziewamy się, że na jesieni pierwsze paszporty znajdą się w rękach obywateli. Wprowadzenie nowego typu paszportów nie będzie wiązało się z wymianą obowiązujących dotychczas dokumentów. Nie będzie potrzeby wymiany starych paszportów. Wszystkie paszporty wydane do tej pory są ważne do terminu podanego w paszporcie. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań paszporty biometryczne będą pozwalały jednoznacznie określić tożsamość posiadacza takiego dokumentu. Bardzo istotne różnice pojawią się w nowych paszportach. Paszport będzie wyposażony w nośnik elektroniczny danych. Na tym nośniku oprócz standardowych danych, które do tej pory były zapisywane w formie maszynowej, ostatnio także laserem, będą przeniesione na element elektroniczny i na tym chipie znajdzie się także odwzorowanie naszego wizerunku twarzy. To jest w pierwszym etapie. W dalszym etapie na tym samym nośniku będzie dopisany także elektroniczny odcisk palca. Dokładna data wprowadzenia paszportów biometrycznych nie jest jak na razie znana, nie ma bowiem jeszcze stosownej ustawy. W sali Miejskiego Centrum Kultury uczniowie gimnazjum nr 9 po raz kolejny wzięli udział w przeglądzie Co nam w duszy gra? Przegląd w tym roku odbywał się po raz siódmy. Od 4 lat w tej właśnie sali. Postanowiliśmy, że konkurs będzie się odbywał właśnie poza szkołą, ponieważ dzieciaki rzadko mają okazję występować poza salą gimnastyczną. Prezentacje dotyczyły różnych dziedzin sztuki, muzyki, czyli śpiewu, tańca, także i teatru, poezji własnej. Na scenie prezentowali się wykonawcy różnych gatunków muzyki. Największy aplauz wzbudzili jednak występujący nauczyciele. Niektóre dzieci robią już coś sobie w tej dziedzinie, to znaczy w różnych organizacjach, formacjach występują poza szkołą, natomiast może niekoniecznie mają szansę sami coś stworzyć. Ale są też takie osoby, które naprawdę po raz pierwszy coś chciały pokazać, może i do końca nawet nie chciały, ale my je tutaj z koleżanką, my te osoby namówiłyśmy po prostu. W tym roku wzięło udział prawie 60 osób. Obradujące jury wybrało zwycięzców tegorocznej edycji. Nagrodami były odtwarzacze MP3 i zestawy multimedialne. My posprzątamy wspólnie, nie mówmy my, wy, oni, tylko traktujmy to jako wspólny biznes. Jeśli my to wszystko posprzątamy i następnym razem zobaczycie Państwo kogoś, kto to będzie chciał śmiecić, to każdy z nas zwróci temu komuś uwagę, będzie krótko mówiąc traktował ten teren jak swój. Ten teren za swój z pewnością uznała ta grupka odważnych ludzi. Odpowiedziała na akcję gazety swoim udziałem w sprzątaniu. Ci ludzie mają wymagania nie tylko wobec miasta, ale przede wszystkim wobec siebie. Postanowiliśmy razem w redakcji, że mamy już dość tego, że po prostu miasto jest brudne, jest dużo śmieci, dużo jest takich skwerków, które można by wyczyścić, ale ogólnie ludziom się nie chce. Postanowiliśmy dać taki przykład i taki apel też wystosować do mieszkańców, że razem z nimi przyjdziemy, posprzątamy i pomożemy, żeby to otoczenie po prostu nabrało blasku. Nie
nie chcielibyśmy, żeby na tym się skończyło, że my zbierzemy śmieci i to będzie nasza taka akcja jedna i ostatnia, ponieważ to tak naprawdę problemu nie rozwiązuje, w związku z tym, że za 3 dni będzie to samo. Chcielibyśmy, żeby jednak ten teren został w jakiś sposób zagospodarowany, żeby mimo, że osiedle jest duże, jest zielone, jest całkiem przyjemnie, cicho, to tak naprawdę ani dzieci się nie mają specjalnie gdzie bawić, tutaj ani pojeździć na rowerze, na rolkach, na deskach. Chętnie przyłączył się do akcji wieloletni mieszkaniec osiedla Piaski, pan Bogdan Napiórkowski. Taką niechlubną tradycją są często odwiedziny straży pożarnej. Może nie w tym roku, bo ten rok na szczęście jest mokry, a więc nie wszystkim udaje się podpalić to, co zazwyczaj udawało się w poprzednich latach. A jedną z takich ulubionych rozrywek było podpalanie tutaj tego parku, tych drzew tutaj zwalonych. I jak jest suchy rok, jest to wysuszone, to straż pożarna przyjeżdża codziennie, bywa, że po kilka razy dziennie, bo jeżeli straż zgasi w jednym miejscu, wtedy podpalają w drugim miejscu. Starania mieszkańców będą nagrodzone. Urząd Miasta zapewnia, że sprzątany teren wkrótce zostanie zagospodarowany. My i tak zrobimy tutaj, bo my uporządkujemy, pierwszy etap jest w tym roku, wytniemy samosiewy, podwyższymy grunt do pewnej wysokości, no myślę, że tam z metr góra to będzie i będziemy przymierzali się do pracowników. Jakiegoś takiego kompleksowego projektu. Korzyścią dzisiejszego spotkania jest to, bo tutaj jest 2 pracowników wydziału, że po prostu oni w czasie rozmowy no, będą słuchali, co ludzie ewentualnie by tu widzieli. Czy schody w tym miejscu, czy w tamtym, czy ewentualnie jakąś małą architekturę. Sprzątanie na piaskach nie oznacza końca akcji. W najbliższym czasie będzie ona kontynuowana. Chcemy tutaj się pojawić prawdopodobnie już za tydzień i pokazać, że to nie jest tak, że gazeta sobie wyszła do ludzi i my się zebraliśmy, daliśmy parę kiełbasek i jest okej. Nie, chcemy po prostu, żeby to było kontynuowane i już też nawet apel wystosowaliśmy do ludzi w gazecie, że czekamy na kolejne zgłoszenia kolejnych miejsc, które można upiększyć, także ludzie się do nas zgłoszą, my wyjdziemy im naprzeciw i wspólnie razem upiększymy teren, który jest w tej chwili brudny. O teren swego zamieszkania troszczy się także młodzież, dlatego apeluje do mieszkańców Piasków. Tutaj na tym osiedlu jest najwięcej takich zielonych terenów i żeby dało się tu po prostu żyć, a nie tak, żeby było wszędzie brudno, nie dało się oddychać, żeby był ten skrawek ziemi takiej czystej. Po prostu wystarczyłoby, żeby każdy mieszkaniec korzystał ze śmietników, a nie wyrzucał po prostu papierki, ani jakieś tam swoje rzeczy przez okno albo po prostu jak idzie coś je, tylko korzysta właśnie z tych śmietników. Apel, miejmy nadzieję, będzie wysłuchany. Mieszkańcy osiedla zebrali wiele worków śmieci. Teraz trzeba tylko tę czystość utrzymać. Jak co roku 1 czerwca wyczekują z utęsknieniem wszystkie dzieci. Nie inaczej sprawa ta ma się z małymi pacjentami Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Dopytywały tym bardziej, że balony, które każde dziecko otrzymało, były pompowane właśnie przez panie pielęgniarki na oddziale dziecięcym i już one były takie zaniepokojone i ciekawe, co to będzie, ale to była wielka tajemnica. Dzieci mogły obejrzeć przedstawienie przygotowane przez swoich starszych kolegów z gimnazjum nr 2. Sporą atrakcją był także występ dziennikarza Gazety Wyborczej Dariusza Barańskiego. Dzisiaj zadebiutowałem chyba aktorsko po raz pierwszy w życiu przed publicznością. Czytałem bajki Kota w butach i to bajki z serii, którą Gazeta Wyborcza, Agora, wydawca gazety, przekazuje szpitalom w całej Polsce. 230 tysięcy egzemplarzy książek do różnych szpitali trafi na oddziały dziecięce. Największą frajdę sprawiło jednak małym pacjentom pojawienie się policyjnej maskotki Tygrysa Lupo. Dzieci wzięły udział w konkursach na temat ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania. Jedną z uczestniczek była mała Ola, którą zapytaliśmy, jak się dzisiaj bawiła. Dobrze. A co najbardziej ci się podoba? Balony. Balony, tak? A wygrałaś nagrodę, tak? Byłaś u Lupo i co tam? Fajny jest Lupo? Tak. A jak pani się bawi z córką? No super, jest fajnie. Zaskoczyło mnie to przedstawienie dzisiaj, ale ogólnie jest fajnie. Naprawdę dzisiaj pierwszy dzień przyszliśmy, akurat w dzień dziecka. Jutro mamy operację, także super, fajna zabawa dla dzieci. Impreza mogła zostać zorganizowana dzięki ludziom dobrej woli i sponsorom, którzy zafundowali dzieciom okolicznościowe paczki. Lupo życzy wszystkim dzieciom dużo szczęścia, zdrowia i bezpieczeństwa w swoim życiu.
Na terenach leżących przy stadionie piłkarskim przy ulicy Olimpijskiej bawili się dzisiaj uczniowie gorzowskich gimnazjów. Okazją była gimnazjada, która już piąty raz organizowana jest w naszym mieście. Propozycja tej imprezy pojawiła się w trzecim roku działalności gimnazjów, które były nowym tworem oświatowym i od tej pory najpierw w zamyśle była w formie takiej rywalizacji w różnych dziedzinach, w plastyce, w języków obcych, sportowe. W tym roku przyjęła inną formę, tylko prezentacji i zabaw sportowych, jak tutaj organizujemy. I dzisiaj zwycięzcy nie będzie, wszyscy są zwycięzcami, otrzymują nagrody ufundowane przez pana prezydenta miasta. No i mam nadzieję, że się dobrze bawią. Tegoroczną gimnazjadę zorganizowało gimnazjum numer 7. Tradycyjnie bowiem gimnazjadę organizuje zwycięzca tej imprezy z poprzedniego roku. Zasada ta ma być zmieniona w roku przyszłym. Gimnazjada będzie wchodziła do obchodów 750-lecia, w związku z tym będzie jeszcze pewnie miała inną formę, ale już dokładnie jak to będzie, to ustalimy w późniejszym terminie. W tym roku na scenie gimnazjady zaprezentowali się uczniowie 11 gorzowskich gimnazjów. Równolegle z występami artystycznymi odbywał się międzygimnazjalny turniej piłki nożnej. Opiece nad zabytkami w mieście podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków, objęte ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji oraz obiekty archeologiczne. Mamy sporo, właśnie sporo, na kilka dzielnic, które należałoby, czy obszarów miasta, które należałoby uznać za tereny dość ciekawe pod względem historycznym i w zasadzie zabytkowe, no chociażby nasze Nowe Miasto. Niech część dzielnicy Zawarcia, które, szczególnie ta, które tworzą zabudowy poprzemysłowe, kilka zakładów poprzemysłowych, zakładów, kilka zakładów przemysłowych, które już nie są zakładami przemysłowymi, ale kiedyś były i ich zabudowa jest no, cenna. W Gorzowie ochronie podlega 57 obiektów. Program określa zasady ochrony zabytków będących w posiadaniu zarówno osób prywatnych, stowarzyszeń, jak i instytucji. Jednym z rodzajów ochrony jest rewitalizacja. Są to obiekty zarówno na terenie powojsk, na terenach powojskowych, Chopina, Myśliborska. Teraz przygotowujemy i niewątpliwie mieszkańcy jednego z kwartałów Śródmieścia w najbliższym czasie dowiedzą się o tym. Jest to powiązane z ostatnio przyjętą również podziałem środków, wolnych środków, gdzie 1,5 miliona złotych zostało przeznaczone na renowację elewacji ulicy Chrobrego. Rocznie miasto wydaje na ochronę zabytków 100 tysięcy złotych. Gorzowski cyklista, który zamierza objechać Polskę, wyruszył dzisiaj w podróż. Ruszył spod katedry przy lekko wiejącym wietrze i padającym deszczu. Z pewnością taka pogoda nie skłania do rowerowych wycieczek. Wiadomo, że jest słonko i przyjemniejsza aura sprzyja lżejszemu ubraniu się i lepszemu samopoczuciu. Nie, no deszcz zawsze sprawia troszeczkę minę ponurą. Wiesław Bornecki zamierza samotnie objechać Polskę, ale przez pierwsze kilometry jego wyprawy postanowili towarzyszyć mu koledzy z gorzowskiego oddziału PTTK. Kolega załatwił nocleg w Słońsku, tam będę nocował, a planują mnie te koledzy chociaż do Witnicy odprowadzić. Nie? Bo jednak to jest 20 kilometrów i z drugiej z powrotem 20, także dla nich wystarczy, a ja już sobie jakoś tak wdzięcznie pojadę dalej. Mamy nadzieję, że panu Borneckiemu powiedzie się i za około 2 miesiące po przejechaniu 4000 km powróci do Gorzowa cały i zdrowy. W niedzielę o 12.45 ruszyła lokomotywa z wiersza Juliana Tuwima. W ten sposób zainaugurowano tegoroczną edycję ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. W Gorzowie do akcji przyłączyła się szkoła podstawowa numer 11. Na pomysł w ogóle, jaki padł Cała Polska czyta dzieciom, postanowiliśmy włączyć się też do tej akcji. I teraz u nas odbywa się, ponieważ dzisiaj w całej Polsce 12.45 było odpalenie lokomotywy. U nas odbyło się też to samo. We wtorek będzie następny dzień, wtedy będzie czytała pani wicedyrektor i pan dyrektor ze szkoły sportowej. To będą książki mojego dzieciństwa i w piątek będzie następny dzień, to już będzie trzeci dzień, kiedy będzie czytała pani wiceprezydent Bednarz i ja również literaturę dzieciom. Wiersz Tuwima gorzowskim dzieciom przeczytała wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Grażyna Wojciechowska. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem,
co się w nich mieści? Jeśli będziemy dużo czytać, to co powiedziałam, nie będzie tak wielu zaświadczeń mówiących o dysleksji, o dysortografii, bo tylko będą te szczególne przypadki chorobowe. A młodzież będzie oczytana, głęboki zasób słownictwa, nie będzie błędów ortograficznych. A język nasz polski ojczysty jest przepięknym językiem i o to nam chodzi wspólnie. Na zorganizowanym festynie pojawili się strażacy i policjanci, a zebranym dzieciom i ich rodzicom przygrywał zespół muzyczny. A czy ci, do których akcja jest skierowana, lubią czytać książki? Tak. I w poniedziałek właśnie jedziemy. A dlaczego? Górę, gdzie będziemy rejestrowali, a później. W tym jest dużo przygód i w ogóle. 3 czerwca na dużym koncercie. Ja sama czytam. Lubię pod filerowek. Ale i krzyk. Lubisz czytać? Nie. No ja lubię. Ja lubię czytać. Dlaczego lubisz czytać? Wtedy lepiej się w ogóle. No tam jest dużo przygód, lepiej się potem czyta, nie robi się błędów. Korzyści płynące z czytania dzieciom są niepodważalne, dlatego też... Apeluję, wspaniałe kochane mamy, babcie, ciocie, tatusiowie, dziadkowie, wujkowie, jeśli macie okazję, to zamiast chipsów kupcie ładną jakąś książeczkę i przeczytajcie ją swoim bliskim dzieciom. I to jest najpiękniejsze. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyłączyć się do apelu pani Grażyny Wojciechowskiej. Już po raz 38 odbyła się gorzowska wystawa psów rasowych. Do konkursu zgłoszono 731 psów z Polski i zagranicy, które reprezentowały 152 rasy, co jest swoistym rekordem gorzowskiej wystawy. Ileż jest wystaw, czy ileż jest imprez w tym mieście, które cyklicznie, rokrocznie odbywają się, my już po raz 38, jedna jedyna przerwa tylko była, jeden rok nie organizowaliśmy w stanie wojennym, więc sądzę, że to też o czymś świadczy. Mamy przychylność zwiedzających, mamy przychylność wystawców, a to jest bardzo istotne, bo ci ludzie chcą, jedni chcą pokazać, inni chcą poglądać, wszyscy chcemy odpocząć. Gorzowska wystawa z roku na rok podnosi swój poziom tak pod względem organizacji, jak i wystawianych psów. Hodowcy prezentujący swoje czworonogi dobrze oceniają gorzowską imprezę. Zawsze bardzo lubimy gorzowską wystawę i dlatego przyjeżdżamy tu co roku, zazwyczaj z kilkoma pieskami, no i tak samo wrócimy za rok. Wystawę można określić mianem sukcesu, niemniej organizatorzy muszą borykać się z pewnymi problemami. 80% wystaw odbywa się na boiskach sportowych, stadionach sportowych, na przykład na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy, gdzie wokół jest tartan, nawet na stadionie Arkoni w Szczecinie i nikt nie ma problemów, a nasz klub, który jest użytkownikiem tegoż obiektu sportowy twierdzi, że dewastujemy murawę, czyli te psy dewastują murawę, co ja twierdzę, że dwa razy po 45 minut bardziej zdewastuje murawę niż ci ludzie i niż te psy. Było podobnie pięknie jak w roku ubiegłym, ale inaczej. Gorzów przez dwa dni był prawdziwym teatrem. To właśnie u nas działy się historie, których nie opowiada się nigdzie indziej. Jak choćby ta zaprezentowana przez Teatr Nikoli z Krakowa. W niedzielny wieczór obejrzeliśmy obrazki nieznanego malarza. Ta historia to mieszanka uczuć, tych dobrych jak miłość i tych zabijających jak zazdrość. To historia o zabijających emocjach i namiętnościach. Teatr Nikoli w prezentowaniu takich historii jest po prostu mistrzem. Obrazki nieznanego malarza, obrazki teatru ulicznego, obrazki malarza, obrazki sztuki aktorskiej, obrazki improwizacji sztuki tanecznej. Jakby to wszystko połączenie tu, w tym miejscu, dlatego że... No bo tak stało, że powoli razem z teatrem Asterwy w tym miejscu próbujemy, żeby ten festiwal jak najwięcej przyciągnął publiczności. Jakby troszeczkę, ja bym powiedział, odrzuconej od centrum Polski. To nie jest Warszawa, to nie jest Poznań, gdzie odbywają się wielkie festiwale. I naprawdę fantastyczny pomysł pana dyrektora, żeby to realizować tu, a my mogli pokazywać swoje sztuki. Z plastycznym rozmachem swoją historię opowiedział Teatr Waskresienia z Lwowa.
W ubiegłym roku głęboko przeżywaliśmy historię Hioba w wykonaniu tej grupy teatralnej. W tym roku Gloria, czyli opowieść traktująca o zwycięstwie serca nad upadkiem i bólem, nad czysto ludzkimi ułomnościami. Zachwycały i tym razem muzyka oraz wybuchowe efekty.